Zacząłem działalność deweloperską ponad 20 lat temu. Do tej branży zaprosił mnie wspólnik. Zaczęliśmy od bardzo prestiżowych realizacji, to jest Wola Justowska, Śródmieście czy Centrum Krakowa. Na początku tej działalności deweloperskiej ja już byłem przedsiębiorcą, który miał jakieś doświadczenie i one dotyczyły się zupełnie czegoś innego, mianowicie ja jestem z wykształcenia elektronikiem. Moją pierwszą działalność rozpocząłem w 1986 roku. Po studiach pracowałem jako elektronik w Zakładzie Elektroniki Górniczej i działalność, którą rozpocząłem, była równoległa z moją pracą. Pierwsza moja działalność to była produkcja elektroniki, były to kartridże, przystawki do magnetofonów. Początek był ciężki, nie miałem kapitału zbyt dużo, ale stopniowo z czasem, po kilku miesiącach zacząłem zarabiać na siebie i ta działalność zaczęła się rozwijać. Powstały sklepy elektroniczne. Ja zawsze chciałem zostać przedsiębiorcą, dlatego że praca na etacie nie spełniała moich oczekiwań, ponieważ nie dawała mi wolności. Często mamy takie wyobrażenie, wymyślamy sobie biznes, myślimy, że ten biznes będzie dobry, ale życie weryfikuje. Udało mi się zrealizować kilka inwestycji, nie wkładając żadnych pieniędzy do tej inwestycji. VNA jest taką organizacją, gdzie jesteśmy w gronie ludzi, którzy nie są konkurentami z racji oczywiście zasad, które tutaj obowiązują. Możemy poprosić ich o radę, możemy opowiedzieć o swoim przypadku. To jest taka wartość, która jest w tej organizacji, czyli takie wsparcie, którego my jako przedsiębiorcy nie mamy na co dzień. Udało nam się przygotować 3 inwestycje tylko w ramach jednej grupy. Kwota przychodów z realizowanych inwestycji to była kwota rzędu 12 milionów złotych. BNA jest chyba idealnym miejscem, dlatego że widzimy się w różnych sytuacjach, widzimy się w różnych okolicznościach. W mojej ocenie jest to najtańszy sposób pozyskać kontrahentów czy partnerów. Nieważne, gdzie zaczynasz, ważne, co chcesz zrobić, nie ograniczaj się, tylko po prostu realizuj swoje marzenia. Sądzę, że rekomendacje, które przekazałem, opiewają co najmniej na kwotę kilku milionów złotych.